no już w Kanadzie tutaj widzę, że będą poszerzali drogę, bo wstrzymali ruch z jednej strony i z drugiej i będą chyba kamienie tutaj te, widziałem tam pełno dynamitów było rozkładanych na skalę, więc prawdopodobnie będą skałę, kurwa, nie mam siły gadać, fuck. Będą skałę dynamitować, no, w pizdu, czy jak tam. Nieważne, w pizdu. Ty, pomyliłem się. Kurwa, nie trzepali mnie, ale kurde, byłem. Trzecia ciężarówka. Slow down, slow down! Slow fucking down! Byłem trzecia ciężarówka, zanim zamknął tutaj tą granicę na... Prawdopodobnie na 30, 40, nawet i godzinę. Całe szczęście, że te dosłownie 5 minut wcześniej wyjechałem, nie? Godzina z głowy. Więc jestem z powrotem w pięknej Kanadzie. No przestań mi mówić, że ja za szybko jadę, kurwa, no. Ja też 55 na godzinę. O kurde, fuck. A mnie teraz jeszcze głowa rozbolała. Jejku, mam nadzieję, że nie będę musiał zawieźć tego towaru, tylko na bazę i kurwa do domu, no. Please do. Oh, fuck. Nie, będę musiał coś dzisiaj kupić, bo kurwa nie przeżyję. Jak ja mam w piątek wyjechać, co dzisiaj jest środa. Dzisiaj wolne. Jak zajadę, jutro wolne. W piątek będę jechał. No, tutaj trzymają ich teraz, kurde, tych wszystkich. Nie, nieźle, nieźle. No, przynajmniej tu mi się poszczęściło. Przynajmniej tu mi się poszczęściło, że przejechałem zanim, kurde, ten burdel zrobili. Ostatnie tankowanie na granicy Ontario, Quebecu. Za chwilę zadzwonię do firmy, się dowiedzieć, co mam robić z ładunkiem. No, mam nadzieję, że jadę tylko na bazę, chociaż mam przeczucie, jak jest dzień, pół do dziewiątej rano, to raczej będę musiał do klienta pojechać. Kurde, już katar dostałem, cholera, by to czekiwało. Fuck, man. Fuck me! Fuck me! Fuck me! Zamknij się! Jak ten gostek stoi, kurwa? Jak oni się tu parkują, kurwa, tak? Przy samych pompach? Pojebało? Kurwa, mać. Fuck me! Yes, hi, can I speak with Dodo or Linda, please? Yes, hi, Linda, how are you? Good, good, thank you. Linda, I'm at the border, Quebec border, so I'm like an hour away. So, do you know what to do with this? Where do I go? Like, what's the plan? The name is General Dynamics. Empty, it's empty shells. Repanting.
Sorry? Yeah, yeah, I can deliver. Okay, thank you. Moment. O, kurwa, wiedziałem, że dzisiaj... mnie wyślą. No nie odmówię im, no bo co? No Jezus Maria, no. Wczoraj zaproponowałem. A zresztą, jak tak się w dzień wraca, no to się raczej jedzie i tak u nas zawsze do klienta. Znaczy nie zawsze, ale w większości razy, nie? Mam nadzieję, że tam kurde nie upierdolę dużo czasu. Z jednej strony nie chce mi się, no z drugiej kurwa. Chociaż muszę przyznać, troszeczkę lepiej się czuję. Wziąłem sobie kurde kilka tabletek. To jest przeciwko bólowe, nie? No jakby tak troszeczkę mnie bardziej... No nie, jakoś tak troszeczkę lepiej się czuję niż rano, bo rano naprawdę, kurde, miałem te dreszcze i to wszystko. Więc co? No dobra, jedziemy, kurde, przed korkami, więc mam nadzieję, że nie upierdolę dużo czasu. Korków nie powinno być. To jest jak jedno co, to jest na drugim końcu Montrealu, więc... Dobra. Jest okej, okay, no, jest okej. Okay. Nie będę marudził, ekstra kasa, no co kurwa, no. Ekstra miliony, kurwa, za tą, nie? Ekstra miliony będą, ekstra miliony. Wschodnie przedmieścia Montrealu, Repampin Beach! Jak to francuskojęzyczni ziomki nazywają to miasteczko, tą dzielnicę. Tu na wschodzie Montrealu, im bardziej jedziecie na wschód w Montrealu, tym bardziej ludność jest francuskojęzyczna. Na przykład zachód Montrealu no jest bardziej anglojęzyczny, tak? Prawidłowo? Angielskojęzyczny. Kurde. Patologia, no cholera, brak mi słów na samego siebie czasami. Jak gubię się polskim języku. Montreal. Czekaj, co ja teraz... Mam 2 km do klienta. Nie wiem. Gdzieś tutaj nie kojarzę, żeby tutaj kiedykolwiek był. Nie wiem, jakaś stara fabryka może. Trzeba jechać przez takie uliczki, jak to się mówi, residential area. Jak to się firma nazywa? General Dynamics. Dobra. Jest ta ulica. Kurde, to chyba tu było. Chyba przyjechałem, bo wjazd chyba był na tej ulicy, co jestem, jeżeli chodzi o firmę. A nie, to jest policja, kurde, to gdzie jest ta firma? 5 Monte des Arsenaux. Pizdu. Coś mi tu nie pasuje, już tutaj powinno to być. A, okej. Okay. Chyba widzę przede mną firmę. Ta, to musi być to. Wiozę puste naboje. Bez prochu. Tak, i to musi tu być. O kurwa, to jest... Fak, ja tu kiedyś byłem, to jest straszny burdel. O, w pizdu. To jest w ogóle burdel, te burdel. Burdel, żeby kogoś znaleźć, gdzie to rozładować. Cholera, by cię wzięła. Dobra, zobaczymy. Może mi tym razem lepiej pójdzie. Jak tutaj to się jechało? Zamknij się! Czekajcie. Na lewo. Z
jesteście świadkami ze mną. Czekajcie, chyba tu musiałem się zaparkować. Dobra, okej, okay. Dostęp wyszedł, żebym tutaj się zaparkował. Dobra. Kurde, dali mi jakieś kurde badge. Gdzie ja muszę jechać? Drugie piętro coś pierniczył dostek. Drugie piętro, ale gdzie to jest to drugie piętro? To chyba nie tutaj. Dali mi jakąś... Kurwa, no nie, ten pas będzie mi teraz pierdolić. Coś mi się przypomina, że chyba tutaj byłem kiedyś. Już kilka, kurde. Kilka lat temu tutaj byłem, ale czekaj, gdzie to się szło? No mi coś o drugim piętrze gadał, fuck. Kurwa, widziałem. Nie jest ewidentne, gdzie kurwa trzeba iść, trzeba będę tylko kurwa szukał, kurwa teraz, no. Na pewno nie tu. Drugie piętro. Jakie kurwa drugie piętro?